Cześć, z tej strony Grzesiek z Doktor.pl i dzisiaj porozmawiamy o zegarku, który naprawdę może nieźle namieszać na rynku. Przede wszystkim jest to zegarek, który będzie adresowany do bardzo specyficznej grupy odbiorców. Jest to zegarek, który w swojej cenie, bo on kosztuje nawet około 250 zł, tak to można określić, on oferuje zaskakująco dużo. Zobaczcie, oto on. I to dużo nie odnosi się tylko do tego, że ten zegarek jest duży, gruby, ogólnie potężny i solidnie wykonany i taki troszeczkę kojarzący się z czymś w stylu Garminów czy G-Shocków, ale ten zegarek ma całkiem fajny ekran, całkiem przyzwoity ekran, tak bym to określił. To jest IPS i on wygląda naprawdę sensownie. Ten zegarek ma całkiem sensowne pomiary i to też jest coś zaskakującego. Pomiary mówię teraz odtętnie, bo inne pomiary to są no takie, do jakich nas chińskie zegarki przyzwyczaiły, te z niższej półki, te bardziej no-name'owe. Natomiast ma też coś, co zaskoczy wiele osób i co sprawi, że po prostu ten zegarek będzie miał swoich fanów. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim bateria 400 mAh jest potężna jak ten zegarek tego typu, a po drugie zobaczcie, to nie są przyciski. To, co teraz robię, to wyjmuję słuchawkę. Tak, to urządzenie rodem horrendalnie drogich zegarków od Huawei posiada wypinane słuchawki, które możemy sobie wyjąć z korpusu zegarka. Zobaczcie, teraz tutaj mamy takie efektownie straszące dwie dziury. Zostały nam po drugiej stronie przyciski do obsługi. Natomiast same słuchawki są malutkie, są wygodne o dziwo. Prezentują naprawdę jak na klasę cenową tego urządzenia, gdzie za około 250 zł dostajemy zegarek i dostajemy słuchawki, prezentują naprawdę sensowne brzmienie. Ja się spodziewałem czegoś, co ewentualnie będzie nadawało się do prowadzenia rozmów głosowych, bo to moim zdaniem jest główna rzecz, do jakiej będzie służył ten zegarek. Przynajmniej tak podejrzewam, że wiele osób będzie go nosiło tylko po to, żeby móc rozmawiać bez wyjmowania telefonu, bo ta jakość rozmów, jaką tutaj znajdziemy, jest naprawdę solidna. Samo słuchanie muzyki, jeżeli sparujemy to urządzenie ze swoim smartfonem, o dziwo, jest całkiem przyjemne. Oczywiście nie jest to nic, co można porównać ze słuchawkami, które kosztują około 150-120 zł i dajmy na to, niech to będą któreś z kuzy, jakie na kanale mogliśmy zobaczyć, bo to nie jest ta jakość, ale to są słuchawki, które nie powodują dosłownie przenośni bólu ucha. Najpierw przyjrzyjmy się, jak T96 wygląda, bo ten zegarek, on sprawia wrażenie takiego troszeczkę G-Shocka w świecie tanich smartwatchy. Tak, jest dosyć gruby. Tutaj ten tył efektowny z tą stalą bardzo mi się podoba i on naprawdę robi wrażenie. Fejkowe przyciski, fejkowe, no bo oczywiście to będą nasze słuchawki i przyciski prawdziwe do obsługi. Cały ekran jest dotykowy i wygląda całkiem sensownie, zwłaszcza na zegarek, który kosztuje tyle, co kosztuje. Jeżeli chodzi o obsługę, ta jest maksymalnie uproszczona, zobaczcie. Belka skrótów, bardzo szybka, bardzo fajna, bardzo mi się podoba tutaj ta godzina i przejście do najważniejszych ustawień, jakie byśmy się spodziewali po zegarku. Ustawienia te główne, które są tutaj, zobaczcie, to jest coś, co mi się bardzo podoba, bo można szybko ustawić sobie to, czego właśnie od zegarka oczekujemy. Ale wróćmy jeszcze do głównego menu, do głównego ekranu. Mamy tutaj takie podstawowe skróty i teraz zobaczcie jedną rzecz. Część ze skrótów, które widzimy na ekranie, będzie aktywna. Kroki, jak widzimy, nie jest aktywna, do niczego nas nie odnosi. Kalorie też nie, wykres też nie, godzina, data też nie. Natomiast muzyka od razu przenosi do muzyki i aktywność dzienna od razu przenosi do tej aktywności. To też jest fajne. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby znalazło się tutaj więcej interaktywnych elementów, no ale cieszmy się, dobre i to. Jeżeli chodzi o zmiany tarczy, to jest nasza główna tarcza. Możemy wybrać sobie coś podobnego. Tych tarcz troszkę tutaj będzie, w aplikacji jest ich dużo więcej, ale one, jak na tę klasę zegarka, wyglądają całkiem sensownie i też prezentują się tak, że nie od razu zdradzają wycenę tego urządzenia. Mnie się to bardzo podoba. Dalej, wchodzimy tym górnym przyciskiem do menu. Zobaczcie, jak ono wygląda. Mamy muzykę. Mamy ćwiczenia oddechowe. Mamy oczywiście stopery i odliczanie. Mamy tutaj godziny, alarmy. Kalendarz z widokiem na cały miesiąc. Kalkulator. Dyktafon, możemy nagrać swój głos. Raz, dwa, trzy, to jest próba nagrania. Chcemy go zapisać. I co możemy otworzyć? Raz, dwa, trzy, to jest próba nagrania. Coś tam nawet było słychać. Fajne, jeżeli chcemy mieć coś podręcznego, coś pod ręką albo na nadgarstku, gdzie możemy takie notatki głosowe podyktować w każdej chwili.
Drobiazg też a cieszy. Tutaj oczywiście sterowanie migawką aparatu, sparowanego ustawienia. Zobaczmy sobie jeszcze z tych poważniejszych rzeczy menu główne. Stylem menu głównego wezmę z tym pierwszy, wrócimy do menu głównego i mamy ten taki układ bąbelkowy, który jest tragiczny moim zdaniem. No i który po prostu jest, można dostać oczopląsu, tak? Najgorsze to, że ja nie mogę teraz tego powiększyć. Zobaczcie, i trzeba się męczyć tak, żeby trafić w jakąś ikonkę. To mi się skrajnie nie podoba i ja wrócę do poprzedniego. Udało mi się wrócić do wyglądu poprzedniego menu. Tutaj mamy dalej wyświetlacz, jasność, czas aktywnego ekranu, czas skrętu nadgarstka. Brzmi to dziwnie. Dalej mamy baterię. Bateria ma teraz 96%. Możemy jeszcze dodatkowo ją oszczędzać. Intensywność wibracji, język, kody QR, data, czas, hasło, system i tak dalej. Ale to moim zdaniem nie ma sensu już wchodzić w te takie dosyć podstawowe ustawienia, tak jak widzicie. Natomiast trzeba się skupić na tym, co jest w tym zegarku moim zdaniem najważniejsze, czyli na tym. Bo my przywykliśmy do tego, że to Huawei wprowadził zegarek, który będzie mógł jednocześnie być etui na słuchawki, prawdziwe bezprzewodowe słuchawki, natomiast okazuje się, że bardzo tanie zegarki też tę sztukę posiadły i co ciekawe, nie brzmi to wcale najgorzej. Jak na razie pewnie jesteście zdziwieni, bo myśleliście, że będę się znęcał nad tym zegarkiem, ale naprawdę patrzę na niego przez pryzmat ceny. Jedyne, co mi się nie do końca podoba i nawet no, troszeczkę ta cena jest to właśnie w stanie usprawiedliwić, to jest ten przewód ładujący z pinami magnetycznymi, które naprawdę trzeba uważać, żeby dobrze podpiąć, bo one od byle czego potrafią się, ta ładowarka potrafi się odpiąć przy takim przypadkowym nawet naciśnięciu, ale o tak, jeżeli będziemy gdzieś tam ten zegarek mieli odłożony na bok i nie zahaczali o niego, to ona na pewno nie odpadnie, ale zobaczcie, wy też naprawdę delikatny ruch i ona po prostu spada. Więc ładowarka od razu zdradza, że to urządzenie jest bardzo, ale to bardzo budżetowe. Jeżeli chodzi o możliwości tego urządzenia, ono jest naprawdę sensowne i wbrew pozorom, wbrew swojej półce cenowej i wbrew temu, że oferuje naprawdę dużo, jeżeli chodzi o stosunek cena a możliwości, to urządzenie może zadowolić zaskakująco sporo grono odbiorców. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim ono na rynku wygląda naprawdę sensownie, to po pierwsze. I nie zdradza takich swoich korzeni bardzo mocno budżetowych. Po drugie, te słuchawki, które tutaj znajdziemy, one robią swoją robotę i sprawdzają się sensownie. Po trzecie, na zegarek całkiem względnie mierzy takie podstawowe parametry życiowe. Ja tutaj bym się odnosił głównie do tętna, bo oczywiście znajdziemy tutaj też SPO2. Znajdziemy tutaj teoretycznie ciśnieniomierz, ale uwaga, od wskazań ciśnieniomierza z daleka, dlatego że on da jakieś dziwne, uśrednione rezultaty, które chyba są po prostu losowe. Tak bym to przynajmniej określił, bo ze wskazaniami ciśnieniomierza niewiele miały wspólnego, ale jeżeli chodzi o takie podstawowe parametry, na przykład tętno w czasie treningu, teraz zobaczycie tutaj zestawienie z treningu właśnie z takiej pierwszej wędrówki, jak tętno zmierzył ten zegarek i jak tętno zmierzyło coś, co służy do takich bardziej profesjonalnych pomiarów tętna, więc moim zdaniem ten zegarek wypadł naprawdę sensownie, aczkolwiek obliczenie już kalorii to jest inna bajka i tutaj tak dobrze nie było. Tylko z drugiej strony ja tak się zastanawiałem, czy ktoś kupuje taki zegarek po to, żeby monitorować swoje treningi, a raczej traktuje to jako dodatek. Jeżeli chodzi o rozpoznawanie snu, jest w miarę ok, jeżeli chodzi o takie inne podstawowe rzeczy, jak powiadomienia, też jest w miarę ok, nie miałem tutaj żadnych problemów. Jeżeli chodzi o odczytywanie tego, kto do mnie dzwoni, bardzo mi się podobało to, że jeżeli ktoś do mnie dzwonił, to mogę wyjąć te słuchaweczki, zamontować w uchu i prowadzić po prostu za ich pośrednictwem rozmowę głosową. To jest fajny bajer i to jest coś, co bardzo przyzwyczaja. Ten zegarek jest spory. Od razu powiem to osobom, które mają małe nadgarstki, że on będzie na małym nadgarstku wyglądał no, mocno średnio i to trzeba mieć na uwadze. Natomiast całkiem sensownie, jeżeli chodzi o baterię, bo tutaj znajdziemy baterię, która w moich rękach ten zegarek działał około tygodnia, więc to jest bardzo dobry wynik. Aczkolwiek też powiem, że nie korzystałem z niego zbyt często jako czegoś do słuchania muzyki, no bo to słuchanie muzyki tutaj traktowałbym jako taką ostatnią deskę ratunku. Nie jest tragicznie, ale nie jest też dobrze. Jak to się mówi, jest dobrze, ale nie beznadziejnie. Czyli te słuchawki brzmią dosyć taki przymulony sposób. One grają troszeczkę dołem. Tutaj pasmo przenoszenia jest mocno przeciętne. I jeżeli chodzi o spójność muzyki, o spójność tego, co słyszymy, jest po prostu przeciętnie. I to są słuchawki, które zdradzają swoje budżetowe pochodzenie od razu. Ale jeżeli chodzi o słuchanie podcastów, jeżeli chodzi o prowadzenie rozmów głosowych, ja jestem na tak.
Ten test jest troszeczkę inny od testów, które zwykle przeprowadzam, dlatego że uznałem, że zegarek, który kosztuje tyle, co kosztuje i który stawia na zupełnie inne rzeczy niż typowy smartwatch, bo tutaj mamy jednak to nawiązanie do możliwości słuchania i rozmów dzięki tym słuchawkom, jakie znajdziemy w korpusie zegarka. No, jego nie można taką wspólną miarą oceniać, no bo jest po prostu nieprzyzwoicie tani w stosunku do tego, co oferuje, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na konkurencję. Tutaj mamy fajny wyświetlacz, mamy fajną budowę. Ten zegarek jest naprawdę odporny na uderzenia, bo ja go delikatnie nie traktowałem. Pasek jest całkiem wygodny. Aplikacja jest przeciętna. Aplikacja jest przeciętna, ale jakość pomiarów, zwłaszcza tych podstawowych, jest zadowalająca. Więc tutaj, jeżeli chodzi o takie zwykłe używanie zegarka, jakiego towarzysza dnia i tego, co się dzieje z naszym tętnem, jak najbardziej na tak. Jeżeli chodzi o towarzysza sportowego, no nie, szukałbym gdzie indziej. Jeżeli chodzi o towarzysza do rozmów, jak najbardziej na tak, ale towarzysz do muzyki, no już powiedzmy sobie taki ratunkowy. Ale ogólnie ten zegarek to jest kawał fajnej, sensownej roboty i moim zdaniem on swoich odbiorców znajdzie. Bo jest mocny, bo ma słuchawki, bo ma długi czas pracy, efektowny wyświetlacz, sporo tarcz i on po prostu potrafi cieszyć. Jak taki gadżet dla osób, które ze smartwatchami nie miały zbytnio do czynienia, no to jest naprawdę ciekawa propozycja.